Często pytacie, jak oddzielamy mąkę od otrębów. Dzisiaj wam to pokażę. Zapraszam do młyna. No to nie patrzcie, jesteście moimi gośćmi. I tutaj mamy odpowiedź. Na tym odsiewaczu oddzielamy mąkę od otrębów. W odsiewaczu mamy zamontowane na każdym poziomie inne sito odpowiedniej grubości. Wygląda następująco. Zobaczcie, jak jest tak trzepane, mamy takie trzepaczki, które przesiewają mąkę dalej. Dziękuję za odwiedziny. Widzimy się w następnym odcinku. Ego Hilar. Obserwuj po więcej.